Cześć, ja jestem Rawczyc i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tibia Live z Damory na moim kanale. W dzisiejszym nagraniu będziemy podsumowywać moje zmagania od 70 do 100 poziomu. W tym odcinku nie oczekujcie jakiś fajerwerk, ponieważ padłem tylko dwa razy, expiłem praktycznie w dwóch miejscach i wykonałem chyba jedno zadanie, także w tym odcinku nie będzie nic ciekawego. Wiem, że oglądają ten odcinek osoby, które bywają praktycznie na każdym streamie. Są tutaj osoby, które trafiły na mój kanał z poprzedniego odcinka Tibia Live, pierwszy nasz tydzień. I mimo wszystko, z tego miejsca chciałbym podziękować każdej osobie, która przyczyniła się do takiego zajebistego rozgłosu pierwszego odcinka Tibia Live Damora, który osiągnął ponad 5000 wyświetleń oraz 120 łapek w górę. Jest to naprawdę bardzo fajny rezultat, jak na zasięgi tego kanału i jak na tematykę odcinka, czyli po prostu zwykłe, nadzwyczajne życie na tym niezwyczajnym świecie. 70 poziom, Oramont Minosy, czyli klasycznie, bardzo szybko ekspimy, średnio co 15 minut wbijamy jeden poziom, przy okazji zbieramy gałęzie, czyli zbieramy punkty Oramont, rzecz praktycznie niezbędna dla tej oto naszej profesji. Niestety chwila nieuwagi, 71 poziom, nawijanie z widzami i po prostu decha. Że od kiedy doświadczenie na tak niskich poziomach się tak szybko wbija, to taka decha, taka śmierć, którą się tak naprawdę odrobi w 5 minut grania, naprawdę w ogóle nie boli. I tak lataliśmy tutaj do 85 poziomu. Na tym poziomie uznaliśmy, że trzeba wybrać się na coś, gdzie zupełnie nigdy w życiu nie byłem, na coś nowego, wyjątkowego i powiedzmy oryginalnego. Padło na Furrift Heights. Szczerze, bez zastanowienia, bo po prostu zaufałem swoim widzom, którzy pisali mi, że wystarczy jeden dialog z Calls of Tibia Quest, żeby po prostu się tam dostać. Po chwili nerwówki, bo ze sobą wziąłem swojego widza, który również pomyślał, że nie będzie potrzeba żadnego zadania, by tam się dostać. Niestety okazało się, bo ja sam nie spoglądałem na spoiler, po prostu wierzyłem swoim widzom, że po prostu podejdę, napiszę hi, leave, czy nie, hi, open door, jest i tam się dostanę. Niestety okazało się, że trzeba było wykonać The Trouble Animal Quest. Trochę mnie to zniechęciło, bo wiedziałem, że Trouble Animal Quest jest to naprawdę bardzo długie zadanie, ale mimo wszystko wykonałem je w 100% do końca tego streama. Dostęp na fury został zrobiony, ale niestety mi nie było dane tam wejść, ponieważ w każdej chwili, kiedy chciałem tam zajrzeć, zobaczyć, co tam na mnie czyha, niestety ktoś tam zawsze był, więc ja, żeby nie tracić czasu, udałem się na Poidele. Ci, co oglądali moje streamy kilka lat temu, to wiedzieli, jak ja uwielbiałem to miejsce, grając kiedyś MS-em. Bez chwili zastanowienia wbiliśmy tam 90 poziom. No i z tym poziomem znów zaczęły się kombinacje. Doszliśmy do wniosku, że pójdziemy na awarę mopki. Widzowie pokazali mi, gdzie latać, jak latać, mniej więcej objaśnili. Pierwszy raz spotkałem się z tego oto miejscówką, z tak dynamiczną, tak naprawdę mega dużo się tam działo, nie było kiedy czytać czatu. Nie wiem nawet kiedy wbiłem tam 91 poziom. Troszkę już zaczęła mi cudówka dolatywać do głowy. Ja latałem bez utamy, of course. Ktoś na czasie napisał, Rawcze, zejdź na dół, więcej mobków sobie luruj, z takim oto efektem. Później jak nie urok to wszystko pozajmowane, brak team huntu, więc nie miałem wyboru, latałem na Oramont Minosy i tak dobiliśmy 100 poziom. I nie skorzystając z tego, że mamy rapid respa, zaczęliśmy robić bestiarkę, trolle, dwarfy i na końcu drill wormy wparte, a przy okazji zwiedzając i odkrywając nową miejscówkę, o której tak naprawdę nie miałem zielonego pojęcia. I to było na tyle, mam nadzieję, że podobało wam się przedstawienie tych oto streamów w moim wykonaniu. Oceńcie szczerze ten odcinek, napiszcie w komentarzu, co chcielibyście, żebym również dodał. I szczerze, jeśli jesteście nowi, no to zostawcie suba, walnijcie dzwona, żebyście byli zawsze na bieżąco, kiedy streamuję lub publikuję odcinek. Także kochani, dziękuję, do usłyszenia. No do zobaczenia w sumie też. Pa, pa, hej, cześć, pa!